witajcie najmilsi, pora na nasze podsumowanie dnia tradycyjne. Już po kwalifikacjach jesteśmy na torze Montrealu, więc no, pogadamy trochę o kwalifikacjach, trochę będzie może takich ogłoszeń parafialnych. Odniosę się do kilku uwag spod poprzedniego szybkiego strzału, bo widzę, że znowu sytuacja się jakoś zaostrza. Natomiast dwie rzeczy organizacyjne. Jedna to taka, bo niektórzy pytają, naszym studiem nagraniowym jest Mitsubishi Mirage, czyli taki mały miejski pierdzipęd z trzycylindrowym silnikiem, idealny do parkowania, tak to ujmę. A druga rzecz jest taka, że, bo też są pytania, jutro, czyli w niedzielę, spotkanie z fanami na torze Montrealu będzie obok kasyna, jest taka kładka na kasyno, gdzieś mniej więcej na poziomie ostatniej szykany, więc w tym miejscu będę na Was czekał. Po prostu spotkamy się 11:30 mniej więcej na takie krótkie spotkanie. Jeżeli jesteście, to super, jak Was nie ma, wpadajcie do Kanady. To całkiem niedaleko, będzie bardzo sympatycznie. Tak więc są te kwestie organizacyjnie przechodzimy do Formuły 1. No, oczywiście zaczynamy od Williamsa, od naszych kierowców. Pamiętamy, że ten drugi trening Roberta, znaczy inaczej, pierwszy trening Roberta generalnie, a drugi w Formule 1 wczoraj poszedł naprawdę dobrze. Robert od razu miał takie dobre tempo, dobry feeling. Natomiast dziś, kiedy Robert wyjechał na trzeci trening, ja akurat chodziłem wokół toru, bo uwielbiam ten tor, jest naprawdę tutaj sporo fantastycznych miejsc. I zauważyłem, że Robert jakoś tak bardzo zachowawczo jechał te pierwsze okrążenia, potem no, już stałem w trochę innym miejscu, ciężko to było ocenić, ale spojrzałem na stoper i już było widać, że no, raczej ten feeling nie jest taki jak wczoraj, co nie jest jakąś nowością, tak już było w Williamsie i to oczywiście zwiastowało, że kwalifikacje będą ciężkie, potem przejazdy kwalifikacyjne i różnica między kierowcami Williamsa z drugiego treningu to było tam 2,5 dychy i ona była taka, przypuszczam, że akurat w treningu ci dwaj kierowcy w tym zestawie w drugim treningu jechali na bardziej porównywalnych modach i silnika i no nie wiem jak tam z paliwem, ale generalnie rzecz biorąc ona była trochę lepiej obrazowała te odległości. To są zawsze treningi, one nigdy nie ma tutaj bezpośredniego przełożenia, ale w tym konkretnym przypadku raczej możemy uznać, że jechali mniej więcej porównywalnie. Nagle pierwsze okrążenia pomiarowe i George Russell szybszy o 1,5 sekundy od Roberta. W końcu się skończyło na niecałych 80 sekundy, natomiast przerwa, odstęp bardzo duży. Jeszcze raz to, co mówiłem nieraz i będę powtarzał, odstęp, który z całą pewnością nie zależy od tempa kierowców, jest to odstęp, który wynika z czegoś, co dzieje się w samochodzie i do tego zaraz zresztą dojdziemy. Podczas spotkania z mediami spytałem George'a, czy był zadowolony z samochodu, bo mówię, że tak, że okrążenia bardzo dobre. Powiedział, że tak, że jest zadowolony z auta, że brakuje mu co prawda prędkości, ale generalnie jeśli chodzi o wyważenie auta, że znowu jeśli chodzi o ustawienie, przygotowanie, wyciągnęli z samochodu wszystko, co się dało. Więc teraz rozmowa z Robertem, kilka wybranych odpowiedzi. Jak wyglądały kwalifikacje z Twojej perspektywy? Były dość trudne. Miałem problem z ogólną przyczepnością, co oczywiście wpływa na zachowanie samochodu. Po prostu się ślizgałem. Niewiele mogłem zrobić. Po prostu starałem się utrzymać na torze. I to była znowu nie po raz pierwszy i nie po raz drugi taki scenariusz, jeśli chodzi o Roberta. I to mnie ciekawiło. Czy zmieniło się zachowanie samochodu z piątku na sobotę? Robert mówi tak. Ogólnie miałem problem z przyczepnością i wprowadzaniem opon na odpowiednie temperatury. I to jest ta główna przyczyna, prawda? No, chodziło o to, że te opony nie osiągnęły odpowiedniej temperatury. Nie miały takiej temperatury jak opony George'a. Bardzo trudno to wyjaśnić, ale z jakiegoś powodu, choć dość mocno naciskałem na okrążeniu wyjazdowym, bo wiedzieliśmy, że musimy je dogrzać, nie wystarczało to. Były zapewne zbyt zimne, aby coś... albo coś nie zadziałało tak jak powinno, po prostu nie wgryzały się w asfalt. Czasami to kwestia tylko uruchomienia tych opon, czyli wprowadzenia na odpowiednie okno. Na tym torze, gdy jest tak zakurzony, szczególnie na początku sesji, robi to potężną różnicę. Na początku sesji jest dość ślisko i to był prawdopodobnie ten problem. Więc pytanie padło, czy George inaczej obchodzi się z oponami niż ty? Nie. Okrążenie wyjazdowe były dość podobne. Oczywiście są pewne rzeczy do sprawdzenia i zobaczenia, co mogło spowodować różnicę, ale z punktu widzenia kierowców staramy się po prostu trzymać swoje tempo. Wiedzieliśmy, że musimy jechać tak szybko, jak to możliwe. Czasami blokują się inni kierowcy, czasami nie, ale sądzę, że dziś nie był to problem. Napotkałem kilka samochodów po drodze, ale podobnie było w jego przypadku, tak więc problem nie wziął się z okrążenia wyjazdowego. Czasami jest to po prostu kwestia uruchomienia ich. Znajdziesz dodatkową prędkość, ale nie chodzi tylko o prędkość, ale też własności jezdne i wyczucie samochodu. Czyli jak się uruchomią, to nie tylko, że się jedzie szybciej, ale chodzi też o wyczucie samochodu, o balans i tak dalej. Robertowi się to nie udało zrobić. Ja pytałem Dave'a Robsona, czy jest jakiś powód tak techniczny, czy jak patrzą w dane, to widzą, że Robert i George robią coś innego. I powiedział, że nie do końca, że po prostu czasem, że to jest bardzo ciężka sztuka, żeby je uruchomić i że po prostu czasem się udaje, czasem się nie udaje. Natomiast mówił, że nie było nic za bardzo w jeździe Roberta.
W drugim przejeździe Robert się nie poprawił na ostatniej próbie. Robert mówi tak, bo opony tylne z kolei zaczęły się przegrzewać, przekroczyły tę. Po pierwszym okrążeniu były skończone, tylne opony przekroczyły maksymalną temperaturę do odpowiedniej pracy. No i pytanie, czy było inaczej niż wczoraj. Tak, wczoraj od razu znalazłem dobry feeling. W zasadzie wczoraj pod tym względem prawdopodobnie było lepiej niż dziś. Czyli znowu to jest ten sam efekt. Trening gach dobrze i nagle slump. Dlaczego? Skąd to się bierze? No i też Robert podkreślił, bo to była kwestia, czy być może z tym dogrzewaniem opon to kwestia tego, że Robert stracił pierwszy trening. Robert powiedział nie, że już w drugim treningu wczorajszym nadrobił to, co stracił w pierwszym. No tak, czyli w zasadzie wuliam się po staremu. Ja myślę, że do tego jeszcze przejdę przy ogłoszeniach parafialnych, bo chcę odpowiedzieć na kilka takich bardzo niemiłych zarzutów na spokojnie. Natomiast tak, pierwsza czasówka. George tracił 1,3 sekundy do Strolla, ale co bardziej było takie... przepraszam, nie do Strolla, dobrze mówię? Tak, 1,4 do Strolla, a do Pereza stracił tak, 1,3 do Strolla, do Pereza jakieś 1,4, czyli do tego bardziej takiego bardziej obrazująca taka przerwa, czyli w zasadzie prawie 1,5 sekundy straty, ona się powiększyła. No George to tłumaczył w ten sposób, że są nie George, ale też i Dave Robson, że no Baku to jest tor w pewnym sensie podobny do Montrealu, że Baku dużo tracili i tutaj też po prostu dużo tracą i George to tłumaczył tym, że oczywiście ta wydajność aerodynamiczna jest, wydaje mi się, bardzo słaba, o tym mówiłem nieraz, czyli mają duże opory na prostych, a słaby docisk, powinien być odwrotnie, tak? Czyli powinien być większy docisk, a dużo opory i to była kwestia tego, że po prostu tutaj w Kanadzie ta strata się powiększyła ze względu na konfigurację toru. Druga czasówka i numer Kevina Magnussena. On wychodził z ostatniej szykany i no, moim zdaniem on tam mocno przedobrzył, znaczy mocno to nie wiem, z 6-7 km na godzinę, to już było może 10, całkiem sporo, bo widać, że no, wiecie, kładzie wszystko na kartę, no bo od tego są kwalifikacje, na żadnym innym etapie nie ryzykuje się tak bardzo jak w kwalifikacjach, na tym torze to jest szczególnie ryzykowne, tak znowu, bo tor jest śliski, bo są blisko ściany na wyjściach, zaraz przy wyjściach, więc po prostu takie rzeczy każdemu mogą się zdarzyć, w każdym razie moim zdaniem Kevin pojechał trochę zbyt szybko, nie było tam widać, żeby jakoś szczególnie tarkę pociął, czy za mocno, czy gdzieś go podbiło. On po prostu na prędkości wychodził. Co ciekawe, generalnie Hasy, jego Has szczególnie, wyglądał na takie zwinne auto. Bardzo ładnie skręcało, tak jak patrzyłem z boku toru. Za wiele zażądał od auta skręcając i podczas tego mocnego skrętu, co prawda przód skręcił, ale tył puścił i potem na tej kontrze pięknie odbił się najpierw od ściany, potem go obróciło, przyładował w drugą zewnętrzną ścianę. Takie rzeczy mogą się zdarzyć, natomiast to, co jest takim, taką małą ironią, to jest to, że przez to Grosjean nie dokończył swojego okrążenia. Grosjean miał przez cały weekend tak naprawdę jakoś nie za dobrze było z tymi czasami. No i tam twierdzili, że to przez to nie wszedł do kolejnej czasówki, no i przez to odpadł Max Verstappen. Dlatego, że ryzykowali trochę przejściem na oponach medium, na oponach pośrednich, tak jak to robiło zresztą Ferrari i Mercedes, tylko że Ferrari i Mercedes miały wystarczającą prędkość, żeby to zrobić, natomiast Red Bull najwyraźniej nie, więc no Max mówił, że gdyby nie było ruchu na torze wielkiego, gdyby go tam nie przyblokowali trochę na nawrocie, to pewnie by mu się udało wejść, natomiast stracił trochę czasu, więc musiał wyjechać i poprawić okrążenie na miękkich oponach. No i kiedy chciał je poprawić, no to wówczas no, wyjeżdżał na prostą, kiedy już był ten cały rozgardiasz, rozwalony samochód Magnussena, żółte flagi, oczywiście nie miało sensu, nie było sposobu, żeby skończyć to okrążenie szybko. Natomiast Gasly jechał wcześniej, Gasly ukończył okrążenie i przeszedł do trzeciej sesji na softach. W trzeciej kwalifikacjach przede wszystkim fantastyczna walka w czołówce i naprawdę tasowanie się, do końca nie było wiadomo, kto będzie z przodu. Zaczęło się od tego obrotu w ogóle Valtteriego Bottasa, takiego dzikiego na wyjściu z tego, to jest zakręt numer 2, to jest tak naprawdę długi nawrót, to się rzadko zdarza, taki snap oversteer. Pocisk takim często się otrząsnąć, trudno się otrząsnąć, trudno jest znaleźć pewność w samochodzie. Widać było, że Bottas naprawdę naciskał na tym ostatnim kółku i widziałem, że jak już wychodził na główną prostą, to robił lekką kontrę, mikrobłąd na wyjściu na prostą przy ścianie mistrzów, potem znowu kawałek dalej, znowu mały błąd. No, nie udało mu się odzyskać tej pewności, złożył dopiero szóste okrążenie, natomiast w czołówce no, przepiękna walka. W ostatniej chwili rzutem na taśmę Seb Vettel wyprzedził Lewisa Hamiltona, był przeszczęśliwy, szalał, że ze szczęścia pokonał Lewisa o dwie dyszki równo. No i potem po prostu promieniał
No bo wiecie, na takiego Seba czekaliśmy po prostu, czterokrotny mistrz świata, finalne sekundy kwalifikacji na bardzo trudnym, zdradliwym torze, wyjazd na główną prostą, kiedy się wydawało, że jednak Mercedes to zamiecie i tada, dwie dychy przewagi nad Lewisem Hamiltonem, więc był przeszczęśliwy, bardzo dużo żartował, jak na konferencji prasowej prowadzący zapytał pytanie, że to taki strzał, shot in the arm, jakby zastrzyk w ramię. To on powiedział, że dla niego to nie jest nic miłego i że mu się to nie kojarzy z tym pole position. Potem się przejęzyczył, powiedział, że wie, że Lewis zawsze na ostatnim okrążeniu jest przystojny, bo użył słowa handsome, a chciał powiedzieć, że handy, że jest zręczny, że odrabia te straty. Więc Lewis mu podziękował, kiedy się przedstawił dziennikarz, że jest z medium, które się nazywa graining, tak, czyli granulkowanie, to spytało, czy reklamuje się u was Pirelli, co oczywiście było takim żartem. Wszyscy się bardzo, bardzo dobrze bawili przy tym. No i powiedział, że wierzą, że mogą ukończyć wyścig na czele, że co prawda jest bardzo ciasno, że Mercedes jest bardzo szybki, mówi, ale mamy przewagę prędkości na prostych, a tutaj się ciężko wyprzedza, więc no, tutaj jest nadzieja, natomiast spodziewa się ciężkiego wyścigu. Lewis Hamilton powiedział, że przyjechał dwa solidne okrążenia, nie wyglądał na jakoś szczególnie zawiedzionego, gratulował Sebowi, gratulował Ferrari, mówił, że ma nadzieję, że to jest ten punkt zwrotny dla Ferrari, że będzie miał z kim walczyć, kokietował, jak to Lewis. Powiedział też, że być może dałoby się zrobić coś lepiej, ale 0,2 sekundy by nie wyciągnął. Co ciekawe, Toto Wolff trochę inne zdanie, to znaczy stwierdził, że Ferrari było szybsze, ale powiedział, że Lewis popełnił błąd na nawrocie i prawdopodobnie tam stracił to pole position, ale to są jakieś takie drobne niedomówienia. Leclerc mi ataka. Naprawdę widać było, że jest rozczarowany, był oszczędny w słowach. Trochę się zmienia Charles moim zdaniem i robi się taki właśnie trochę bardziej stronny Kimiego. Ma w sobie, no zaczyna, wiecie, jest mniej taki otwarty i rozgadany i optymistyczny i taki, powiedzmy, szczeniaczkowaty. Bez obrazy, nie? Szczeniaczki są przecież kochane. A bardziej już no widzi, że jednak jest to inne środowisko, że jest to otwarta gra, jest to Ferrari, która jednak trochę bardziej sprzyja Sebowi, ale też Seb, który ma w sobie jednak tę prędkość, teraz to pokazał. I że tutaj, no i że media też już inaczej go trochę traktują i że trzeba wiele bardziej uważać na to, co się mówi. No, widać zmianę w Charlesie. Wydaje mi się, że ona nastąpiła mniej więcej gdzieś w Monte Carlo, kiedy się nie zakwalifikowali do Q3 po błędzie zespołu i no zobaczymy, jak to się będzie zmieniało. Już nie jest taki darany przy uszy, takim optymistą. Mówił, że tak, że skarżył się na to, że nie poprawiało się własności jednego samochodu, że po prostu w Q1 było ok, w Q2 gorzej, w Q3 jeszcze gorzej, ale powiedział, że a jeszcze, że w Q3 popełnił drobne błędy, ale wziął to na siebie i powiedział, że to jest jego wina, że to on musi lepiej pracować nad samochodem. Czwarte pole, Dany Ricardo powiedział, że to było dla niego jak pole position. Uśmiechnięty od ucha do ucha, byłem na spotkaniu medialnym z Danym i było pytanie, padło takie, czy cieszy się bardziej z tego, że jest czwarty, czy z tego, że jest przed obydwoma Red Bullami. Śmiał się, ale powiedział, że jednak bardziej go cieszy to czwarte pole. Mówił, że zaczyna rozumieć coraz lepiej ten samochód, że zaczyna dochodzić jakby do tego, jak nim jeździć i powiedział, że bardzo mu pomogło to, że nie zrobili żadnych dramatycznych zmian między piątkiem a sobotą. Więc bo było to auto, które było powtarzalne, było to auto, na którym mógł polegać. I ja go też spytałem, czy z kolei czy jest jakiś szczególny fragment tego toru, który on bardzo lubi. On się uśmiechnął i powiedział, że tak, że ten zakręt 3 i 4 ta szykana jest taki fajny, taki płynny, że tutaj taki... I potem jeszcze są takie łuki do prawego, do lewego, że jest taki flowing, że trochę przypomina jazdę go-kartami, że tu trzeba ściąć tarkę, tu przyjechać trochę po trawie, tu wyjść pod ścianę. Uśmiechnął się, powiedział, że tak, że on to bardzo lubi, że to jest właśnie to miejsce. No ja się bardzo cieszę, dlatego że w końcu no, mamy tego Daniego, na którego czekaliśmy. No on co prawda nie miał przerwy w startach żadnej, natomiast zmienił bolid i to jest po prostu dla kierowców no duża zmiana, tak? Po tylu latach w Red Bullu przesiąść się na auto, które ma zupełnie inną charakterystykę, tak więc no ja mam nadzieję, że to tutaj trochę pomógł fakt, że on kocha ten tor, to też mówił, że uwielbia Montreal, że tak jak samo jak Monaco uwielbia, że to jest taki tor bardziej w starym stylu, ale też mam nadzieję, że to jest no, ta tendencja już na stałe, że po prostu Daniel Ricciardo zaczyna pokazywać to, co powinien pokazywać. Dla porównania Nico Hülkenberg był na pozycji numer 7, i stracił do Daniego prawie 3 dychy i wydaje mi się, że to jest taki bardziej naturalny układ sił, jeśli chodzi o ekipę Renault. Piąte miejsce Pierre Gasly, czyli pokonał w końcu Maxa Verstappena, tak? Wielka chwila. Natomiast nie był, szczerze wam powiem, że nie był jakiś szczególnie zadowolony, nie skakał aż pod sufit. Wydaje mi się, że to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że był wolniejszy od Ricciardo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak odpadł Max Verstappen, były no, naprawdę bardzo smutne nastroje w Red Bullu i nikt już się za bardzo nie przejmował, że mają Gastiego w Q3, tak, i że mają jeszcze jeden samochód, który może coś walczyć.
No, ta atmosfera w zespole definitywnie sprzyja Maxowi Verstappenowi. Po pierwsze, dlatego, że jest szybszym kierowcą. I to też powiedział w sumie Pierre, że on to rozumie doskonale, że zespół większe wysiłki jakby poświęca na to, żeby jechać z Maxem i walczyć z Maxem, że to jest normalne, że Max ma o wiele większe doświadczenie, wygrał tyle wyścigów, że on się zajmuje swoimi rzeczami. Natomiast jeszcze było to stwierdzenie Helmuta Marko, że pośrednio w pewnym sensie obwinia za kraksę Maxa Verstappena w treningu Pierre'a Gasly, bo Pierre Gasly jechał przed nim i mu ten jechał za wolno i zakłócił. Ja nie wiem, jak można widzieć winę kierowcy z przodu. No to jest ewidentnie znowu takie pokazanie, że Gasly jest w tej sytuacji, że jest kierowcą mocno numer dwa w ekipie, że nie ma takiego wsparcia. Jest to moim zdaniem dla niego dość przybijające. No i tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, że nie ma Maxa, to co powinien zrobić Gasly, to powinien się zakwalifikować. No, Verstappen powiedział, że i Ferrari, i Mercedesy były od nich szybsze, natomiast oni byli najlepsi z reszty, no to powinien dojechać przynajmniej przed Danielem Ricciardo. Nie zrobił tego, więc pomimo faktu, że jest piąty, że wyprzedził Bottasa, ale to po problemach Bottasa i pomimo tego, że jest wyżej od Maxa, tak naprawdę szczęścia tutaj nie było za dużo, no bo po pierwsze jest sytuacja dość ciężka w ekipie, Helmut Marko go ciśnie, no to jeszcze nie był szybszy od Daniela Ricciardo. 8. Lando Norris pokonał 9. Carlosa Sainza, który oczywiście coś tam zmaścił. Carlos Sainz to jest taki kierowca, wiecie, z moim zdaniem nie tak bardzo, ale jednak z tej trochę półeczki co Nico Hulkenberg, czy na Romain Grosjean, może nie aż tak skrajnie, bo Romain to jest oczywiście osobną kategorię. Czyli kierowców, którzy mają sobie dużo prędkości, dużo talentu, ale zawsze coś spieprzą. Carlos zablokował Albona, znaczy spieprzał, no może go nie poinformowali. No, w każdym razie 3 pozycje w plecy, więc spada z 9. pola startowego na 12. Natomiast Lando Norris był od niego szybszy po raz kolejny o ponad jedną dychę. McLareny w pierwszej dziesiątce to jest oczywiście bardzo, bardzo dobra wiadomość, w szczególności zaś dla McLarenów. I dalej dziesiątkę zamknął Kevin Magnussen, który oczywiście już nie jechał. 11. Max Verstappen, oni awansują. Kwiat Giovinazzi był szybszy od Kimiego Räikkönena. Kimi Räikkönen nie wyszedł z pierwszej sesji. Alexander Albon i Romain Grosjean, tak, no bo nie dokończył okrążenia na 15. pozycji, no i odpadli z Q1 Sergio Perez, no generalnie były wolne Force India, Kimi Räikkönen, Lance Stroll, George Russell i oczywiście Robert. Lance Stroll, to jest też dość duża ciekawostka, miał dość spektakularną awarię silnika. No już na samym początku trzeciego treningu i to był zupełnie nowy silnik, to był silnik, który nie był zbyt mocno obciążany, więc Toto Wolff zaniepokojony powiedział, że ma nadzieję, że po pierwsze powiedział, że faktycznie się niepokoją i że ma nadzieję, że te awarie się nie powtórzą w jego samochodach. Pamiętajcie, to jest nowy drugi spek silnika Mercedesa, podciągnięty pod każdym względem, niemalże tu, tam, siam, ale drobne poprawki. Wyniki pokazały, że pod względem prędkości nie był to aż taki duży zysk. Lewis Hamilton ocenił, że na prostych Ferrari zyskują 0,4 do pół sekundy, więc biorąc pod uwagę, jak dramatyzuje, no to pewnie przypuszczam, że 3-4 dychy faktycznie Ferrari na tych prostych miały. Natomiast sytuacja bardzo niepokojąca dla Mercedesa, być może też wielka nadzieja dla Ferrari, że jakoś tam uda im się do tego Mercedesa dociągnąć. Dobra, teraz jeśli chodzi o zaległości, bo tam widziałem takie komentarze, tutaj rozczarowania, bo ja napisałem, że Latifi, powiedziałem, że Latifi sobie dobrze poradził, bo był tylko 2 dychy za Russellem. Mówiłem, że Robert był 2,5 dychy, jak nie porównywałem bezpośrednio ze sobą Roberta i Latifiego. Na co zauważyło kilka osób, że owszem, ale Latifi zrobił swój czas na miękkich oponach, a Russell na pośrednich, więc ta różnica była większa. No i mili. Czasy w treningach, szczególnie w pierwszym, to ja bym traktował trochę bardziej orientacyjnie. Jeżeli uważacie, że tylko to była kwestia opon, to ja wam powiem, że moim zdaniem prawdopodobnie miał jeszcze inne mody silnika, bo Williamsowi bardzo zależy na tym, żeby był zadowolony Latifi, jego ojciec, i żeby było tutaj postrzeganie takie, że Latifi to jest kierowca, który... Przepraszam, to świetle się może trochę jak doradę pod słońce. To jest kierowca, który zasługuje na miejsce w przyszłym sezonie. Prawdopodobnie miał mniej paliwa niż George. Prawdopodobnie George być może nie naciskał tak bardzo jak Latifi. I sam mówiłem wczoraj i pisałem, że zespół prawdopodobnie się postarał o to, żeby Latifi wypadł jak najlepiej. Więc już... Dociekanie takich szczegółów, znaczy ja rozumiem, przepraszam, to jest mój błąd, bo ostatecznie ja odnoszę się do czasów, no bo do czegoś trzeba się odnosić i być może tego za bardzo tak dobrze nie wyjaśniłem, ale jednak moi mili, dajcie jednak taki trochę margines błędu, bo ja nie jestem takim głupkiem, żeby idealnie na tysięczne części sekundy w takiej sytuacji porównać czasy. To jest kwestia orientacji. Najważniejsze jest to, że tak, że Latifi na bardzo ciężkim torze opanował bolid, mimo tego, że miał kilka takich przygód i taki rzucało samochodem przodem i tyłem, nie wpadł w ścianę.
był 0,2 sekundy za kierowcą, który jeździ regularnie we wszystkich wyścigach, taki zna ten samochód bardzo dobrze, to jest przecież wielka nadzieja Mercedesa, i zrobił dobrą robotę i tyle. No i tutaj już wliganie, wiecie, wyliczanie, że tutaj dwie dychy on, a Robert 2,5 do George'a, ale Robert jechał na większych oponach i tak dalej, moi mili, w tej sytuacji naprawdę nie trzeba aż tak, bo to nie macie pojęcia, ja też nie mam, dokładnie jak są stawiane te samochody, w ilu jeszcze punktach te samochody się różnią. Więc tu nie chodzi o to, żeby się rozliczać o tysięczne części sekundy i różnicę między oponami, chodzi o to, żeby zauważyć jakieś takie kwestie, jak kierowca jedzie, tak, czy popełnia błędy, czy nie popełnia błędów, i ostatecznie jaka jest ta różnica tak na orientację.